Przecież ja nic już nie mogę. Ale możesz zmienić swoje myślenie. Uzależnienie to choroba nieuleczalna. Musisz liczyć się z tym, że mechanizmy mogą powracać. Przede wszystkim dlatego, że w trakcie terapii pojawia się konflikt pomiędzy tym, jaki byłeś, a jaki jesteś teraz. Ten konflikt dotyczy pytania o picie. Dłuższa abstynencja może sprawić, że nabierzesz zbyt niepewności siebie. A wtedy zaczniesz pytać sam siebie, czy mimo wszystko możesz jednak dalej pić? Jest to związane m.in. z wyzwalaczami. To, co widzisz, słyszysz, czujesz i myślisz, może wyzwolić myśli o alkoholu. Jeśli ich nie zatrzymasz, przejdą one w głód alkoholowy. Ten proces jest dosyć prosty. To jest schemat wyzwalacz, aktywacja mechanizmów uzależnienia, głód i obsesyjne myśli o piciu. Jak z tego wynika, możesz zatrzymać go na etapie myśli. To tak jak z kulą śnieżną. Małą jesteś w stanie zatrzymać, lecz jeżeli będzie puszczona w ruch, stanie się coraz większa, silniejsza i w końcu ciebie porwie. To ty myślisz, więc to ty możesz te myśli zatrzymać. To ty jesteś za to odpowiedzialny. A co możesz zrobić? Bądź świadomy, że jest to konflikt pomiędzy tobą uzależnionym, a tobą trzeźwiejącym. Wynika on m.in. z mechanizmu iluzji zaprzeczania, że nie dostrzegasz tego, co jest naprawdę. Drugi mechanizm to rozproszone i rozdwojone ja. To trochę jak w bajkach, gdzie mówi do ciebie aniołek i diabełek, a ty musisz kogoś z nich posłuchać. Paradoksalnie, rozwiązaniem jest nie walczyć. Nie myśl o zielonym słoniu. Pomyślałeś? To tak działa. By czemuś zaprzeczyć, musisz o tym pomyśleć. Dodatkowo chodzi też o uznanie bezsilności. Jeżeli jesteś bokserem wagi muszej, nie wejdziesz na ring z bokserem wagi ciężkiej. Przyznaj, że jesteś bezsilny. Zatrzymaj myśl o alkoholu. Część pacjentów robi to, przypominając sobie straty i koszty picia. Po to, by do tego nie wrócić. By wiedzieć, czego nie chcą. Inni myślą o korzyściach z trzeźwości. Jednym ze skutecznych sposobów jest zatrzymanie myśli. Tych sposobów jest wiele. Wybierz dla siebie ten, który jest dla ciebie skuteczny. Jakie to są sposoby? Spacer na świeżym powietrzu. Picie wody. Przypominanie sobie listy strat z picia i korzyści z utrzymania trzeźwości. Zajmowanie się czymś po to, żeby odwrócić swoją uwagę. Przeczekanie fali głodu. Uruchomienie wybranego przedmiotu, który będzie symbolem, kotwicą. Głębokie oddychanie, które pomaga się zrelaksować. Oraz inne techniki relaksacyjne. Skupię się na kilku ostatnich sposobach, które uważam za bardzo skuteczne. Relaks. Kiedy pojawi się natrętna myśl o piciu, użyj technik oddechowych. Nabierz głęboko powietrza w płuca. Zatrzymaj je przez chwilę i następnie powoli wydychaj. Zrób to 3 razy. Powinieneś poczuć, jak się rozluźniasz. Powtórz ten proces za każdym razem, kiedy dana myśl powróci. Kolejne ćwiczenie. Napnij mocno wszystkie mięśnie i przez chwilę utrzymuj ten stan. Następnie gwałtownie odpuść i rozluźnij mięśnie. Powtórz to 3 razy. Kolejne 2 ćwiczenia są skuteczne, jednak często wymagają one pomocy terapeuty w opanowaniu tych technik. Chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest twoją submodalnością, które ze zmysłów są u ciebie dominujące. Każdy z nas ma swoje bardziej wyostrzone zmysły. Mówimy o ludziach, że są wzrokowcami, słuchowcami czy czuciowcami. Zastanów się, jaka jest twoja podstawowa zmysłowość. Pomocne w tym może być proste ćwiczenie. Opisz jakąś rzeczywistość, jakiś fakt, jakieś zdarzenie. I zwróć uwagę potem, jak będziesz czytał, czytała ten opis, jakich słów używasz. Opisując na przykład spotkanie, wzrokowiec napisze: zobaczyłem, jak weszła. Słuchowiec: najpierw usłyszałem jej kroki. Czuciowiec: poczułem zapach. Pojęcie submodalności jest bardzo ciekawe i szerokie, dlatego nie będę się nad tym rozwijał w tym filmie. Wyobrażenie. Kiedy odprężasz się, wyobraź sobie dźwignię w twoim mózgu. Ustaw przełącznik, pozycję wyłącz, aby zatrzymać myśli o alkoholu.
W chwili wyłączenia wyobraź sobie wcześniej przygotowany obraz. Może to być plaża, góry czy jezioro. Miejsce, które kojarzy się Tobie z odpoczynkiem, relaksem. Niech będzie to miejsce, które znasz. Ostatnie z ćwiczeń. Bransoletka. Bransoletka to tylko symbol. Może to być cokolwiek, wisiorek, długopis, kulka, zegarek. Ważne, żeby był to niewielki przedmiot, który możesz mieć przy sobie. Tę metodę zastosowałem ostatnio na jednej z sesji. Ponieważ pracowałem z kobietą, jej wybór padł na bransoletkę z okrągłych kamieni. Ciemne, cztery kamienie przypominały o stratach i kosztach destrukcji. Omówiliśmy szczegółowo, czym jest dane zachowanie, z czym się wiąże, jakie ma konsekwencje. Potem omówiliśmy jasne kamienie, które były korzyściami ze zmiany. Po pracy z bransoletką spojrzenie na nią, jak i jej dotyk, przypominały straty wynikające z destrukcyjnego zachowania i korzyści ze zmiany. Warto wzmocnić to słowem, na przykład nie, stop lub jakimś słowem, które będzie symbolem, czego nie chcemy bądź czego chcemy. Ta metoda polega na tak zwanym kotwiczeniu stop z przedmiotem realnym, bransoletką lub wirtualnym, przełącznik w głowie. Ich dotyk, spojrzenia lub wyobrażenia uruchomią Twoje myśli i emocje i będą w stanie Cię zatrzymać. Zastanów się na koniec, jakie Ty masz sposoby i jak Ty możesz zakotwiczyć swoją trzeźwość. Pamiętaj, że masz wpływ na Twoje myśli. To nie jest tak, że Tobie się myśli. Ty jesteś władcą tego, co dzieje się w Twojej głowie. Zmień to. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.